Moja koleżanka, która prosiła o niepodawanie anonimowości, Madzia Wojtoń, kojarzycie fakty w RMF FM, ma córkę 3-letnią Milenkę, którą czeka w przedszkolu uroczystość ślubowania. Każde dziecko ma wygłosić fragment wierszyka i Milenka dostała następujący ustęp, że się tak wyrażę. Wziął Krzyś misia w obie rączki, po co idziesz tam? Będę bawił się wesoło i nie będę sam. Problem jest w tym, że Milenka zakodowała sobie w swojej pięknej głowince, że w tym fragmencie wierszyka nie ma misia. Nie ma misia. I mama desperacko stara się ją przekonać, że miś tam jest. Bo bez misia tekst brzmi tak. Wziął Krzyś w obie rączki. Po co idziesz tam? Będę bawił się wesoło i nie będę sam. Rozumiecie? To lekko ociera się o konsternację na widowni, a ślubowanie lada dzień. A Milenka wciąż nie jest przekonana do misia. Nie ma misia i co mi pan zrobi? Już tekst z misiem, gdy ktoś ma pokrętne ścieżki skojarzeniowe, wydaje się dwuznaczny. Bez misia dwuznaczność staje się w zasadzie jednoznaczna. No, jeśli nie uda się Milenki przekonać do wstawienia misia do Krzysia, to incydent może się oprzeć, no nie wiem, nawet o metropolitę krakowskiego i panią kurator, znamy ich. Którzy oboje mogą, prawda, zagrzmieć, stawiając rodzinę Madzi w sytuacji skojarzeniowej. Nie wiem, może Magda powinna w trakcie recytacji na ślubowaniu po słowach wziął Krzyś, ostro zakasłać, albo nie wiem, celowo spaść z krzesła. No nie wiem. W każdym razie sytuacja narasta i zaczyna się robić coraz groźniej. My bardzo współczujemy koleżance, ale też planujemy udać się na ślubowanie Milenki. No, takiej okazji no nie można przepuścić.